Tyle w temacie. Taki klimat dzisiaj. Nie jestem tu sam, bo przed chwilą podskoczyłem, jak mi dwie sarny wyskoczyły spod nóg prawie. Także niezła adrenalinka, a tam w ogóle jest taki większy, krzaki są większe. Nawet nie wchodzę, bo tam chrumkają jakieś dziki, nie wiem co tam siedzi, ale słuchajcie. Jest pierwsza krągłość, co by ją wam pokazać. Tutaj jest monetka. Tylko co to jest? O, ja już wiem co to jest. To jest 50 pfenige weimarskie. Przepraszam, Republika Weimarska. Muszę użyć środka. To wam to lepiej może pokażę. O, już wyszło nawet. Takie jak ostatnio tam znalazłem na którymś filmie z łąki, tylko to jest w lepszym stanie, nawet data jest jakoś tam na nim. Także jest super, jest któryś dołek i pierwsza moneta. I lecimy. Ogólnie chodzenie tu też nie należy do jakichś przyjemności. Zobaczcie jaka trawa, ale na tyle miękka, że można sobie pomachać. No zobaczymy co to jest. I tyle w temacie. Powiem wam, że fajny klimat w takich krzaczkach. Tu mam jakiś sygnał. Muszę to podważyć. Albo grube żelazo. Albo coś. Dobra, będzie tu chyba. Tak. Tak myślałem, że to wykopane będzie. Gdzieś tu jest. Co jest? Co jest? Monetka? Albo kawałek monetki. Dobrze myślałem, że będzie moniak. O kurde, ale zajazd. No, 10 fenoli. 10 fenigów. Pewnie cesarstwo, ale te właśnie te fenole. No nie wytrzymują tej. Jak ja to mówię, próby czasu. I tak właśnie wychodzą. Jakiś taki stopień, nie wiem, czy to cynkowe, czy jakieś. Tak, to chyba cesarstwo jest. Nie wiem, albo Weimar. Nie widać daty, także. Dobra. Jest jakby drugi moniak, można powiedzieć nawet. Patrzcie się. Nie, to nie jest żaden tam. Nóż ani nic, to jest taki metalowy, ostrzy, ale clean taki bardziej. Ale nie chodzi o to, patrzcie, ja to wyciągnąłem z tej pozycji. O, to stało tak, a ziemia była tak. I ten czubek tak stał. Nawet ja, gdybym szedł i mocno biegł czy coś, bym się nadział na to po prostu. No wiadomo, oponę można przebić, by było. Nie wiem od czego do czego. Jest dziura. Powiem wam, są kamienie. Magnetyki różne. O, zakłócają mi. Ale nie mrawe sygnały, postanowiłem kopać i coś się opłaciło chyba. Gdzieś tutaj. O jest. Coś okrągłego wyszło.
No, znowu zajechana. Ale tym razem dycha Adolfowa. Specyficzna dziesiątka. Ta z cesarstwa troszeczkę inna, a tu widzimy już wiatrak też. Kurde, tak miałem tu nie iść, a tu już trzecia moneta wychodzi. Tam wujek widziałem poorane, dalej zostawił. Miałem podjechać, zapytać może, ale jak tu wychodzi, to czemu tu nie zostać? Mam tu ciekawy sygnał. Tak, właśnie tu, o gdzieś tu. Może się okazać, że monetka będzie kolejna. A nawet chyba coś widzę, powiem wam. Nie, to nie to. Ale zaraz sprawdzimy. Chińskim pinpointerem. Słuchajcie, to jest tam za 80 zł. Spełnia swoje zadanie. Raz się zepsuł, osuszyłem, naprawiłem. No nie widzę powodu, żeby dawać 500 zł. Może mam... Może się mylę, ale... Powiedzcie mi, jaki sens jest dawać 500 zł? Uważam, że to jest grubo przereklamowane. Tak samo jak te wszystkie wykrywacze po 4000. To jest wszystko, słuchajcie... Grubo przesadzona cena. Co jest? Chyba będę przyspieszyć musiał. Tym razem nakopałem się za czymś takim. Co to jest? Przepraszam za dźwięki, ale powiem wam, że nawet coś tu jest na tym. I wzór. Co to jest? Lilijka? Słuchajcie, jakaś tak jakby lilijka jest na tym. Nie jest takie byle co. Tak. Ciekawostka, powiem wam, chociaż poprzerbiane to. Nie, to jest wyraźnie druga strona. Tu jest ta prawidłowa. No dobra. Taki numer mam nawet. Przecież to nic nie da tutaj. Dobra, po myciu będzie widać lepiej. Dobra, i kolejna rzecz, tym razem w czasie kopania wyszła. Widzę, że jest to guzik. No. Niestety guzik cywilny, płaski jak... Nie wiem co, nawet nie powiem. Tam łóżko urwane chyba ma. Zielony. Zielona patynka na nim naszła już. Ale łysy jak kolano. Słuchajcie, czyżby klątwa fenola była przełamana? Popatrzcie się. Co my tu mamy? Jest, słuchajcie. Fenol 1, mój ulubiony, ale co prawda po tej jedynce widzę, że to jest Republika Weimarska. Rok 1933, ale jest klątwa przełamana. Pierdzący sygnał, nie do kopania. No bo i głęboko był.
jak na tego fenola. I mamy kolejną fajną monetkę, tym razem jest w dobrym stanie. No, dobrym. Powiedzmy, że w dobrym, ale wszystko widać. No, także bardzo już się ucieszyłem. Wypad już dla mnie jest udany. I nie będę dalej ględził, tylko po prostu idę dalej. Na razie. Zobaczcie, jak tutaj ładnie coś wyleciało. Dzisiaj dzień okrągłości jest. Co tu mamy? Guzik? Guzik. Okrągły guzik. Przeważnie są okrągłe. No. Łyse kolano. Z tej drugiej strony też chyba nic nie ma. Już nie wspomnę o tym, że w ogóle łóżka nie ma, nie? O, ale jest. Dziurka już jest. Wieje w ogóle. Coś jest w dziurce. A czy to to? Pipkało? Chyba nie. Czudownica też nie. Dobra. Kopniemy tak z boku. Żeby nie uszkodzić. Kurde. A, coś okrągłego. O! Kurcza! Będzie moniak. Tylko co? Takie placki to ja lubię. O! Jest orzeł. Jest orzeł w środku. Co to za orzeł, co to za moniak? Polska, no czyli PRL-a mamy. Kurde, jakiś okolicznościowy chyba. Kamerę sobie zamontuję, słuchajcie. Zaraz. Spróbujemy doczyścić. O. Muszę jednak środka użyć, bo to nie, bez tego nie pójdzie. O, 10 zł. Powiem wam. Ale co to jest za moneta w ogóle? Wiem, że to obrzydliwe, już to mówiłem, ale inaczej tu nie da rady. Nawet jakieś patyny dostała. Rzeczpospolita. Polska Rzeczpospolita. Ludowa oczywiście. Ale patrzcie, takie monety to ja nie widziałem. O, już się wysycha. Wy to na zdjęciu już dawno widzicie i dawno wiecie, co to jest. 1969 chyba. Jakaś moneta okolicznościowa po prostu i tyle. No, ale fajny fant. I lecimy dalej. No i nadejszła ta chwila wielkopomna, że czas jest się pożegnać, słuchajcie, bo dzisiaj koniec wypadu. Fajny wypad, bo zobaczcie, kółeczek trochę jest. Klątwa fenola przełamana. Dziwna moneta. Okolicznościowa zapewne, jakieś 10 zł. No i strucle. Ta lilijka ciekawa, od czego to jest. Lilianna, lilijka taka. Śmieci, no Jezu, nie chcę mi się tych śmieci wam wyładowywać już. Szkoda czasu na przepakowywanie tego, w każdym razie są tutaj, nie? Także był film, był wypad. Było, kurcze, to co było. O, i nawet kurcze było. Bo już tak to kurcze jakoś mam na świeczniku, że zapominam o nim nawet powiedzieć. Chyba to słowo wyeliminowałem już z języka. Także kurcze. Super sprawa.
I co? Ja się zwijam oczywiście do domu. Was serdecznie pozdrawiam. Dziękuję za to, że oglądaliście ten film. Mam nadzieję, że triki się podobały. To tak dla śmiechu trochę oczywiście, bo to wiadomo, że to jest total amators, nie? Także do następnego filmu, cześć, nie?